Witajcie! Dzisiaj utworzymy na pulpicie skrót do aplikacji Windows Media Player. Korzystam z systemu operacyjnego Windows 10 i czytnika ekranu NVDA wersja 2020.1. Zaczynamy. Otwieramy wyszukiwarkę wciskając klawisz Windows. Startowe okno, wyszukiwarka okno, pole wyszukiwania, pole edycji pusta. Wpisujemy Windows Media Player. Gdy usłyszymy Windows Media Player aplikacja, wciskamy menu kontekstowe. Następnie strzałkami w dół przechodzimy do Otwórz lokalizację pliku. I tu wciskamy Enter. Akcesoria systemu, widok elementów lista, Windows Media Player 11.12. Akcesoria systemu, Windows Media Player. Ponownie wciskamy menu kontekstowe. Kontekst menu. Następnie literkę L jak lucyna. E, adresat poczty. I P jak pulpit. P. Akcesoria systemu, widok elementów lista, Windows. Teraz sprawdzimy tylko, czy ikonka jest już na pulpicie. Przechodzę na pulpit skrótem klawiszowym Windows M jak minimalizuj. Pulpit lista, komputer 490. I wciskam W jak Windows Media Player. W, Windows Media Player 2.52. Ikonka została utworzona na pulpicie. Dziękuję, to na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się, cześć!